siemanko, z tej strony Ćwierćwilu, Max Payne, gaszenie benzyną wodą, znaczy benzyną w ognia, czy ognia benzyną. Ja sobie przypomniałem, o co tutaj chodzi, tu jest bardzo przejebane, bo ja nie wiem, gdzie mam uciekać, ale wiem, że muszę uciekać cały czas. A że wszystko kurwa płonie, to będę umierał co chwilę. Ajajaj, waj! Już wiem. Szybko, Max. Na kuchnię, Max. Max, fuck, 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 Max. O kurwa, Max. Nie, Max! O, fuck! Zapomniałem, że tu jest taki kurwa hardcore! Umrę, 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 Max. O, Max, tylko nie podpal sobie o nic dupy. Proszę. Bardzo, bardzo ładnie. Plosę, plosę, plosę. Max? Max tam? Trzeba iść? Wow! Chyba tak, Max. Gdzie my kurwa? Aha, w restauracji byliśmy. Dobra, to ja wiem to. Tutaj coś eksploduje, prawda? Tak mi się coś kojarzy. O kurwa. Wow! No i chuj w dupę. Może to się trzeba jakoś zapisać po drodze, może mi się uda. Zobaczymy. Pam 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 berebem pam 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 berebem pam 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 pam. Tururu! Tururu! Wow. Tururu! Wow. Tururu! Fuck. 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 F5. Hahaha! Zadziałało! I teraz jestem w BD. O fuck, Max. Max, tu są płomienie! Fuck, jak to szybko goni za mną w ogóle, ej. W ogóle słyszycie, jak jakoś dźwięku się poprawiła? A, jestem zajebisty, że udało mi się to naprawić. Tak naprawdę po prostu... Wow! Kurwa! Jakim chujem waflem? Dawaj, Max, jeśli uda nam się to przejść, to jesteśmy kozakami, ale prawdopodobnie nie będziemy. O! Wiem, co mnie tu zabiło. Dostałem w tubę z tej butli gazowej. Też czuję, że będę grał ten odcinek przynajmniej pół godziny i że będzie tylko o tym. Spierdalaj, Maxton. Jest, udało mi się chyba. Kurwo, jeszcze będziesz do mnie strzelać? Mającą potrzebę wykończenia mnie. Zresztą z wzajemnością próbował ugasić mój ogień benzyną. Ach, pięknie, Max jest pięknie, it's beautiful. Kurde, szczury, ale się ich zlękłem. O, granaty! I ammunition mission. Ammunition mission. Wow! Ammunition mission. Ammunition mission. Ammunition mission. Ah! O, wygląda jakby doszedł. Gangsterzy pilnowali prawdziwego skarbu, wyjścia z tego piekła. O, pięknie. O, kanały, o! Chuj was jest tutaj też, swoją drogą. O nie, spadłem na dół. Gdzie jest ten frajer? O, Max, wyjdź! Idealnie! Jestem takim kozakiem, jak mam taką fajną broń. Oczywiście wyszedłem się ze wszystkich fajnych napojów już prawie. Spierw. Wow. Hehehe, bitch! Bebe! Łoże szkurni, VDB! Ciebie się trochę zlękłem. Fakt. Umieram, umieram, Max. Okej, okay. Jesteście trupami. Jestem tego pewien teraz. Chodźmy zobaczyć, gdzie wyjdziemy. City Sewers. O! Władimir zauważył moje sygnały dymne. Mercedes czekał gotowy do jazdy. Syreny były coraz bliżej. Wsiadasz? Odrzucimy cię do willi Punchinello. Może być. Gdy już skończysz, daj znać. Przyda mi się taki fachowy. Będę o tym pamiętał. Anioł śmierci. No dobra. Noc była mroźna. Światła w ogrodzie migotały nerwowo, rozświetlając na chwilę płatki śniegu spadające z nieba.
Słyszałem różne opowieści. Trójce stanowiło trzech psycholi, którzy powiesiliby głowy swoich ofiar na bramie posiadłości, gdyby tylko kapo im na to pozwolił. Puncinello chciał mnie dostać, a dostanie ode mnie. Mój podstęp polegał na tym, że nie było żadnego podstępu, chociaż w filmach wygląda to inaczej. Żadnych zasad, żadnej mantry, żadnego planu działania. Nie liczył się spryt czy umiejętności. Chodziło o chaos i łód szczęścia, a jeśli komuś wydawało się inaczej, to był głupcem. Chodziło o przetrwanie za wszelką cenę, tak długo, jak to tylko było możliwe. Ktoś uprzejmy pozostawił otwarte tylne drzwi i załatwił wartowników. Coś mi mówiło, że to Mona. Wiedziałem, że aby dostać Puncinello, musiałem pozbyć się trójcy. Widziałem listę ich grzechów, miała grubość książki telefonicznej. Nikt nie ujdzie stąd z życiem. Za mną tagnęło do środka, paraliżujące zimno nocy. W pokojach na górze trójca tańczyła w rytm swoich morderczych serc i z krwią ofiar na ustach. Vince Maniano, Piłat Providence alias Wielki Brat oraz Joe Ponurak Salem. Pistolet w mojej dłoni był jak bryła lodu. Mroził skórę i kości. Świetnie. Trójca na pewno będzie łatwa do przejścia. Sprawdźmy to. Ten zbir awansował pośmiertnie na posłańca. Co tu jest napisane? Sun. Komuś nie odpowiadała gościnność pana domu. Komuś, kto lubił odrobinę dramatyzmu, zdołał wydostać się z celi i poradzić sobie z wartownikami. Znów stawiałem na Monę. Miałem tylko nadzieję, że była na tyle dobra, aby wiedzieć, kiedy się wycofać z gry i że zrobiła to, zanim wpadła na trójce. Max coś czuje do Mony chyba. Mona. No dawaj, buraku. No kim chujem mu nie umierasz? Tym oto sposobem nie mam apteczek i mam malutko życie. Jest pięknie. W sumie do mojej ulubionej broni też już nie mam nabojów. Zajebiście. Okej. Chuj jebany. Tak się chcesz ze mną bawić, kurwa? Się z tą pobawię, nie ma problemu. Badziej! O! Przeżył to szmaciarz jebany. Ja się skitrał w ogóle. Apteczki, it's beautiful. Upłacało się tu wejść. Też się ktoś kitra za rogiem? Ło! No pewnie, że tak. Pain. Wow, nie byłem na to przygotowany jednak. To będzie ta broń. Ale byłem w końcu w tym pokoiku tam, czy kurwa nie? Chyba byłem. Jep, byłem. Wow, oszukał mnie bullet time, ale bzdura. Nie ma co wołać, jo. Jakoś przecież sobie poradziliśmy. Ponoć Liza Puncinello bawiła się w czary. Karty Tarota leżące na stole pasowały do tego obrazka. Nie był to mój ulubiony rodzaj kart, ale chętnie spojrzałem, co ułożyła pani Puncinello. Pierwszą kartą była wieża. Może chodziło o tę willę. Dalej poszło łatwo. Diabeł to pan domu. Natomiast śmierć to ja, idący po niego. Wtedy natknąłem się na trójce. Fuck, to już jest trójca tutaj? To nie za dobrze, Max. O skurwysyny, i tak trzy będą do mnie ładować jak kurwa do kaczki. Ja pierdolę, nie mam przecież ani jednej apteczki. Jestem martwy.
Dobra, zdaje się, że on jeszcze żyje. Chuj, zasejwuję teraz. Gin, kurwiszo nie czarny! Ile można żyć? Dziękuję. Posz. Szmacierz. Co mówiłeś, Max? Nie słyszałem, Max. No kurwa, chyba jesteście niepoważni trochę teraz, panowie. Okej, tutaj nikt nie przyszedł. O. Tutaj był dziad, wiedziałem kurwa, po prostu to wiedziałem. Gin, dziadu! Dobra, zginę. Został jeszcze jeden na górze. Gdzie jesteś, Mendo? Nie ma go. No za kwiatkiem się schował. No bić kurwa, please. Czy jeszcze tutaj jest? Ale robimy rozpierdol, co? Max, chujowo grasz. Wow! O nie, granat jeszcze! Gaja, pfajabaj. Grana za granat, ziom. Kurwa, za późno. Dobra, skupmy się. Thank you, thank you. Apteczki, jest! W końcu. Poczekamy tu chwilę, aż się uleczę. Dobra. Idziemy po Punchianella. Punchi, punchi! Punchi, 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 punchi! Punchi, 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 punchi. Dobra, tu będzie coś niemiłego na stylu. O, mówiłem kurwa, że będzie coś niemiłego. A, bo tu jest jeszcze jeden strójcy tam. To nie jest tak, że ja zabiłem trzech naraz strójcy, tylko jednego czarnucha, dlatego on przeżywał. Ale ja jestem cwany, ja pierdolę. Oj. No dobra, teraz to ma sens. Nie, no kurwa, tak dobrze mi szło! Jest! Kurwa, zdechłeś, łysy chuju jebany! Masz kurwa, żryją! Pierdolę. I oczywiście nie będzie ani jednej apteczki, bo na chuj! O, co to? A, strzelba. Fuck! Jeszcze jeden strójcy został. Oczywiście tutaj zaraz zejdzie cała kurwa banda, nie? No, tak podejrzewałem. Gin! Wow! Tam stał ziomek! Wow. Okej, to mnie prawie powstrzymało. Okej, to mnie powstrzymało.
No gin! Co jest kurwa? Dziękuję. To była miła i owocna współpraca. Okej, okay, jak to teraz rozegramy? Fuck. Chyba tak, o. Halo? Ziom? Aha, może dlatego, że... Wow! Poczekał, aż kurwa nokautuje jego ziomeczka tym baseballem i dopiero wtedy coś zrobił. Okej, okay, a ten się chyba zwiesił, bo to ja wysadziłem drzwi, nie on, ale pompa. Gin, kurwa! Tak jest, siedzieć i się nie ruszać. Tylko, znaczy, ja bym się cieszył, jakby ten ziomek jest bezcenny, kurwa. Psz. Dobra, idziemy dalej. O, jaka ładna łazienka. Wow! Nie mogę mi już pomóc. Jesteś prawdziwym aniołem, Max. Nie wiedziałem, czy to Mona, czy jej siostra. Ciało było w kiepskim stanie. Sukinsyn tym razem naprawdę się postarał. Ten widok przypominał mi ciało innej kobiety, leżące na innym łóżku. Przypomniał mi przewróconą kołyskę. W sumie wygląda trochę jak ten, twoja żona, Max. Chyba. Apteczkę. Jest pięknym. O, ciepła woda, możemy się wykąpać. O, yeah. Moczymy stopy. Od razu robi się lepiej. A, dobra. Tutaj zapisujemy. Musimy zmienić. O, chuj. Kończą nam się naboje wszystkiego. Trzeba strzelby zostać. Helikopter. Halo? Max Payne. Słucham? Alfred Woodman. Masz towarzystwo. Uzbrojony śmigłowiec właśnie wylądował. Musisz się pośpieszyć. Im więcej, tym weselej. Gień kurwo! Wow! Fuck me. Jak ja mam to przejść, jak już nie mam apteczek, jestem trupem? Ta gra nie robi się łatwiejsza! Z poziomu na poziom, tak jak wszystkie inne gry, ale biedę. Wow, a to jest ziomek z trójcy też! Fuck! Nie zarejestrowałem tego. Fuck me. Dobra, mam nadzieję, że to zajmie, znaczy... Załatwiło dodatkowych, no i chyba się udało. Gin! Dziodu! Chyba się udało, chyba zabiłem trójcę Punchinello. Albo nie. Punchinello przestała. No dobra, zabiłem. Cześć Mona. Mona Lisa, Lisa Mona. Też wygląda jak Mona. Dobra, idźmy dalej. Pod moimi drzwiami. Szybciej. Idzie po mnie. Pośpieszcie się. Proszę. Słyszałem, jak Punchinello błaga o pomoc przez telefon. O! Mogłeś się pożegnać z kolegami. To była łatwizna. Gdy wszedłem do pokoju, prawie zemdlał ze strachu. Poczekaj. Robiłem tylko to, co mi kazali. Nie mogłem odmówić. Ona jest kimś ważnym? Może z rządu? Wygląda jak polski polityk. Chciał dokupić garść piasku do klepsydry, która odmierzała jego czas. Ale ja nie sprzedawałem piasku. Dobrze powiedziane. Nie! Nic mu nie powiedziałem! No kurwa, chyba was coś pogrzało! Jak? Jak? Przecież kurwa, jak? Chuja nie życia mam teraz. Jak mam ich rozjebać? Jaki żart, kpina, dowcip. Ale biedni.
No nie ma tu apteczek, Max. Jesteś w dupie, Max. Fuck me, Max. Uff, się zlękłem ciebie, ziomeczku. Dobra, no chuj, no co zrobisz. O, ale tutaj ingramami mam trochę nabojów, więc mógłbym coś z tym zdziałać. Może zdążę. Chuj, no próbujmy. Nie, nic mi nie powiedziałem. No kurwa! Pod moimi drzwiami. Nie, nic mu nie powiedziałem. No jeszcze tylko ten jeden jest, kurwa, udało się, przeżyłem, nie mam życia, ale przeżyłem. Och, i nazbierałem nabojów. Dobra, co teraz? Puncinello, powiedz mi coś ciekawego. Chuja, nic nie mogę zrobić, jestem kurwa trupem. Rzuć broń, nie ruszaj się! Wow! Cześć! Wiedziałem, kiedy wróg ma przewagę. Pora zmienić strategię. Tajemnicza wiedźma przypominała barakudę. Wysłannika piekieł na wysokich obcasach, z karabinem w rękach i armią garniturowców za plecami. Jak miło. Dwie pieczenie na jednym ogniu. Wiedziałem, że prędzej czy później na siebie wpadniemy. Panie Payne, nadszedł czas, aby poznał pan działanie mojego specyfiku. Bądź grzeczny. Szczęście okazało się dziwne. Urocze. A ja klientem bez portfela. Dobra, ludy, to był kolejny Max Payne. Ja wam dziękuję bardzo za uwagę. Jak się podobało, lajkujcie, pamiętajcie, subskrybujcie. Mua.